Słuchajcie, jest u nas w Gdańsku taka restauracja parkowa. Znacie ją? Parkowa. Tam są tańce, tam ludzie tańczą, fajnie jest tak swojsko, normalnie. Tak. Ja bardzo lubię tą restaurację, naprawdę bardzo lubię ten klimat, ten folk, ja to uwielbiam. No i tam jest jeszcze taka budka z tymi frytkami. Obok, nie? Tam można kupić frytki, zapiekankę, piwko, lody. No, tak było kiedyś w Polsce, tak właśnie wszędzie było. Teraz tam jest tylko w parkowej tak jest. No właśnie. Ja tą parkowę bardzo lubię i akurat przypadek jest taki, że kiedyś w parkowej ochroniarzem był niejaki Techniawa. Gość o ksywie Techniawa, zwany Koniem. Koniem go zwali. Ja się pytam, dlaczego go nazywają Koniem. A mi jego kolega, łysy Daro, szef kuchni, opowiada tak. Słuchaj, Koniem go zwą dlatego, że on kiedyś był ochroniarzem w parkowej. No i co z tego? Chronił parkową, rozumiesz? Mówię, rozumiem. Stał przy parkowej i nagle patrzy, jakiś gość podchodzi do tej budki z frytkami. Zamawia frytki, je i potem robi wielką, wielką awanturę. Zaczyna krzyczeć na tą babkę, mówi, że nie zapłaci jej, że te frytki są do chrzanu, że olej był po prostu zepsuty, że on się zatruł. No, robi totalną karczemną awanturę. No i Techniawa, wyczulony człowiek, słucha jako ochroniarz, a on bluzga na tą babkę. No to Techniawa tak odczekał, tamten odszedł, no i nie wytrzymał. No i podbiegł do tego faceta, podbiegł tak z winkla tak troszeczkę i z całej siły, po prostu z całej siły kopnął go, z całego tej jakby kopał w piłkę, nie wiem, żeby kopnął go po prostu w nogę. W nogę, nie w plecy, tylko w nogę go kopnął. No i patrzy, co się dzieje, patrzy, a ta noga zaczyna lecieć. I odleciała. Ten facet pada bez jednej nogi, a Techniawa patrzy na to, kładzie się na ziemię i zaczyna się modlić. Co on zrobił? Przyjeżdżają kolesie, mówią, coś ty zrobił. Człowiekowi nogę urwałeś. Ty masz takie końskie kopnięcie. Stąd koń właśnie go nazywają. Potem się okazało, że to sztuczna noga była i że Techniawa się nie wypłaci, bo taka noga kosztuje podobno 20 tysięcy czy 10 tysięcy. A on w tej parkowej tam mało zarabiał. No i on musiał stamtąd uciekać. Mało tego, ja dalej wymyśliłem, że rok później idę na Jelitkowo i patrzę, wielkie zbiegowisko jest, tak jak państwo, zbiegowisko. Patrzą państwo do góry, a tam coś leci, jakiś obiekt. I się kłócicie, co to jest? Jakiś obiekt UFO czy cokolwiek, nie? A ja mówię, nie, proszę państwa, ja to wiem, to jest ta noga, którą Techniawa kopnął rok temu, która przyleciała całą kulę ziemską. I wróciła po prostu. Ona dalej leci, bo on miał takie kopnięcie. No, ale to naprawdę tak było, podobno oczywiście. Łysy Daro nie kłamie. Nie wiem, piosenka już nie jest tak dobra może jak opowieść, ale tak zwykle bywa, że opowieści są lepsze niż piosenki. Także. W Jelitkowie dzisiaj byłem i widziałem, straszna trwoga. Dziwne wcale, nie popiłem, patrzę, leci sztuczna noga. Tłumy gapiów, pełno ludzi, jak to leci, bez niczego. Patrzę, barkę ktoś tam nuci, panie cud to jest kolego. Ona leci i nie spada, jakby pchana wielką siłą, jak kometa, gwiazdostrada. Leci sobie, że aż miło, trąbią w koło telewizję. To zjawisko nienormalne, znawcy wchodzą już na wizję. To jest zjawa wszak astralna, patrzę, leci ona Boga. Co to leci? Sztuczna noga. Leci sobie całkiem blisko, wyjątkowe to zjawisko. To nam wieszczy koniec świata, mówi gościu w TVN-ie. Już niedługo,
już do kata, no i w kółko biadolenie. Jak to kurna wytłumaczyć? Sztuczna noga leci sobie, głowi siedmiu się głowaczy. A ja znam, bracie, odpowiedź, bo Techniawa tak rok temu o tym mówił łysy Daro przy Parkowej, nie wiem czemu. Chronił budę bardzo starą, były lody tam i frytki. W oknie siedzi stara baba, a Techniawa wielkie łydki się przyczaił, tak jak żaba. Patrzę, leci ola Boga, co to leci? Sztuczna noga, leci sobie całkiem nisko, wyjątkowo to zjawisko. Przez te frytki chorowałem, dwa dni w kiblu ja siedziałem. Ja przez ciebie miałem zwałę, spalę budę tę na stałe. Bo Techniawa, gdy Techniawa to usłyszał, dwie sekundy to nie trwało. Skopa sierpem zrobił dyszel, kunta kinte to jest mało. I przygrzmocił, ja nie mogę, dziadu z całej siły śmiało. Trafił dziadu w prawą nogę, a ta noga odleciała. Patrzę, leci ola Boga, co to leci? Sztuczna noga, leci sobie całkiem nisko, wyjątkowe to zjawisko. Poleciała w nieboskłony, tak jak pocisk, meteoryt, a dziad leżał przewalony. Ryjem zarył w bruk z wigorem, a Techniawa z przerażenia krzyknął, mój ty Jezu, miał końskie wręcz wrażenia. Com narobił, dałem jazzu. Przyleciały stare baby, ty Techniawo, tyś jest rekin, żebyś w pierdlu znił ty aby. Z końską siłą do kaleki, co by było, gdyby noga była żywa, a nie sztuczna. Z takim kopem idź na Boga, na piłkarza sława huczna. Patrzę, leci ola Boga, co to leci? Sztuczna noga, leci sobie całkiem nisko, wyjątkowe to zjawisko. Ty marnujesz się, człowieku, tyś jest koniem, nie człowiekiem. Potrzebujesz dzisiaj czeku, spłacać nogę będziesz wieki. To już rok minął od tego, gdy Techniawa kopnął przecie. Koniem zwą go dziś kolego, a ta noga dalej leci. Kulę ziemską obleciała, znowu jest nad Jelitkowem. Rekord świata to jest mało, to kopnięcie wręcz wzorowe. Nikt Techniawy nie docenił, nie docenia się geniuszy. Dziś kotłowni siedzi w cieniu i go czasem strasznie suszy. Nawet nie wie biedaczyna, że ta noga dalej leci. Czy to prawda jest, czy kpina? Łysy Daro was oświeci. Patrzę, leci kurna Boga, co to leci? Sztuczna noga, leci sobie całkiem nisko, wyjątkowe to zjawisko. To zjawisko. Dziękuję bardzo.